Cześć. Wita was prażubr. Prażubr z prastarej, prapolski, prabiałowieży, z Pleistocenu. Słuchajcie. Miałem doła ostatnio, nie miałem poweru, nie miałem pen, ale zawsze można liczyć na kompanię piwowarską, zawsze, po prostu dzięki wam, że jesteście, po prostu już miałem coś innego robić, ale jak to zobaczyłem, to po prostu stwierdziłem, że nie mogę tego zignorować, to jest po prostu no mistrzostwo. Ostatnim razem, jak kompania piwowarska ogłosiła, jakie nowości wypuści, to po prostu się wzruszyłem i po prostu było mi ich szkoda. Ale dzisiaj to stwierdzam, że można tylko z tego toczyć bekę, bo po prostu to jest tak żenujące. Słuchajcie, kompania piwowarska ogłosiła, jakie wypuści nowości. Przed chwilą widzieliście główną nowość, hicior prażubr. Słuchajcie, żeby nie przekręcił, cytuję za portalem spożywczym. Dla wielbicieli piwa niepasteryzowanego przygotowano prażubra. Niepasteryzowany, łagodny w smaku lager pojawi się w sklepach na przełomie kwietnia i maja. No bo oczywiście do tej pory kompania piwowarska robiła same wyraziste w smaku i takie ostre w smaku lagery. Więc ten łagodny w smaku lager będzie no po prostu taką innowacją, że się w pale nie mieści. Swoją drogą, z tego komunikatu prasowego możemy bardzo precyzyjnie określić, kiedy pojawi się IPA z browaru albo American Pale Ale z browarów należących do kompanii piwowarskiej. Otóż, po raz pierwszy piwo niepasteryzowane z koncernu pojawiło się w 2007 roku i to był Kasztelan niepasteryzowany. Czyli było to niecałe 9 lat temu. Jeżeli Żapa, czyli żywiec American Pale Ale, pojawiło się w 2015 roku, to odejmując te 8 lat, no dajmy im 8, no może się wyrobią, może wspólnym wysiłkiem całego kolektywu się wyrobią. 8 lat to jest 2023 rok. 2023 rok, po raz pierwszy w piwnych newsach u Kopyra dowiadujecie się, że będzie coś z amerykańskim chmielem z kompanii piwowarskiej. Chyba że na jesieni przyjdzie Anheuser-Busch i ich wszystkich wypierdzieli na zbity ryj. Bo to jest po prostu, ja nie wiem, to jest tak oderwane od rzeczywistości, że aż mi się nie chce w to wierzyć. No ale portal spożywczy chyba lipy nie zapodaje, więc no, jest też nowość. Tyskie. Najpopularniejszą markę kompanii piwowarskiej zobaczymy w 2016 roku w nowej odsłonie. Myślisz sobie, co to? Czyżby chmielone na zimno? A może, nie wiem, tyskie pilsner? A może tyskie porter bałtycki? Nowa, smukła butelka nawiązuje do dawnych opakowań piwa. Znajdują się na niej grawery. Na szyjce korona, a na dole napis. Tyskie browary książęce Anno Domini 1629. No! To z takiej butelki po prostu pitej na hejnał pod sklepem tyskie będzie po prostu niesamowicie ten. Szkoda, że nie podali, że specjalnie wyprofilowali wargę tej butelki, żeby lepiej, prawda, przylegała do ust, prawda, przeciętnego tyskożłopa. Jest też o nowościach z linii Lecha. Możemy się spodziewać Lech Ice Mojito. Mojito może powinni zrobić, to przynajmniej by młodzież kupowała dla beki. No i Rec. Rec będzie malina z granatem. Także no, dziękuję. Dziękuję. Materiał, dziękuję. Pozdrawiam. Do jesieni. Potem już niestety nie będzie tak łatwo.